Projekt o edukacji seksualnej, który złożyłam w imieniu Lewicy 2 lata temu, już dawno byłby przeprocedowany. Tymczasem... Pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Nie zadała pani pytania, zmarnowała pani czas. Pół minuty. Pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Proszę opuścić mównicę, bo będzie pani ukarana. Nie dokończy pani wystąpienia, bo przekroczyła pani czas. Pan poseł Grzegorz Braun. Pani poseł, zwracam pani uwagę, że zakłóca pani obrady Sejmu. Pani poseł, na podstawie artykułu 175 ust. 3 regulaminu Sejmu przywołuję panią do porządku. Pani poseł, na podstawie artykułu 175 ust. 4 regulaminu Sejmu przywołuję panią do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pani prowadzenie obrad. Ogłaszam 3 minuty przerwy. No teraz mogę wykluczyć panią z obrad i nie będzie się liczył pani głos w głosowaniu, jak pani ma na to ochotę. Panie marszałku, może by pan się zastanowił. Pracujemy z panią poseł, że pani dokończy wypowiedź, natomiast no, będzie pani ukarana oczywiście. Ale jeżeli pani przedłuży, to wykluczę panią z obrad. To już mogę? W takim razie. Dobrze, dziękuję bardzo. Ma pani pół minuty. Dobrze. Sugerujecie, że to jest projekt rodziców. Przypominam, że większość z nas jest rodzicami i dla swoich dzieci chcemy jak najlepiej. I właśnie 80% społeczeństwa jest za edukacją seksualną, bo rodzice potrzebują pomocy. Sami często nie potrafią rozmawiać ze swoimi dziećmi o seksualności. Chcą, żeby dzieci w szkole otrzymały rzetelną wiedzę. A wy robicie wszystko, żeby dzieci pozostały bezbronne. Pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Równi i równiejsi.